11 czerwca na terenie zespołu pałacowo-parkowego miała miejsce Noc Muzeów w Kończycach Wielkich. Można się było przenieść w czasie i napić herbatki. U hrabiny mile widziane były stroje z epoki. W programie nie zabrakło prelekcji o dobrej pani i pałacu. Dlaczego była nazywana dobrą panią? O tej dobroczynności zauważone już w Wiedniu mówiło się potem w Kończycach i nie tylko w Kończycach, bardzo często. Była inicjatorką wielu inicjatyw charytatywnych. Zarówno tutaj w Kończycach i okolicy, gdzie wspierała, organizowała festyny szkolne i dla całej ludności wsi. Miała świadomość, że jej bogactwo jest okupione też biedą innych ludzi, bo początek XX wieku to są katastrofy w kopalniach, jej kopalniach, jej rodziny, górnicy, którzy przypłacali życie pracą na dole i starała się pomagać. Oczywiście dysponowała tutaj terenami rolniczymi, a rolnictwo w drugiej połowie XIX wieku i XX było zajęciem nie przynoszącym takich profitów jak przemysł. Ludzie zarabiali mało, ale co nie było tak często spotykane, wszyscy pracownicy zatrudnieni w folwarkach hrabiny byli ubezpieczeni zdrowotnie. Jeśli ktokolwiek uległ wypadkowi, był leczony na koszt hrabiostwa. Także to, mimo że to początek tylko 100 lat wcześniej, to były to działania, można powiedzieć, rewolucyjne, niespotykane tak często. Hrabina działała również w Cieszynie, była przewodniczącą Niemieckiego Komitetu Kobiet Czerwonego Krzyża. Zainicjowała zbiórkę na ochotniczą straż pożarną w Cieszynie, a tutaj w Kończycach zafundowała strażakom sikawkę wodną. Nie będę wymieniała wszystkich działalności, wszystkich towarzystw, w których działała hrabina, bo rzeczywiście wszystkie one jakoś, bądź była prezeską, bądź też tylko uczestniczyła jako członkini. Wszędzie tam starała się finansowo wspomagać te inicjatywy. Z takich najbardziej, że tak powiem, znanych to powołanie Komitetu Budowy w Szpitalu Śląskim w Cieszynie pawilonu dziecięcego. Ten pawilon powstał po 6 latach, kosztował 260 tysięcy ówczesnych koron, z czego 120 tysięcy zapłaciła hrabina, także była hojną współinwestorką tego zadania. W ramach Nocy Muzeów można było zwiedzić wieżę pałacową oraz winnicę, a w altance winiarzy spotkać się przy herbacie i porozmawiać z Heleną Stoszek oraz Joanną Jurgała-Jureczką o historii. O oprawę muzyczną zadbali Wielkokończanie oraz zespół Jasieniczanka. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.